Tak, zaczęło się nagrywać. W dalszym ciągu stoisz przed tymi drzwiami. No to jest ciekawe, bo chciałem je otworzyć i sam nie mogę. No, tego ja jestem. Dobra. I teraz podchodzisz do tych drzwi. Za chwilę przejdziesz na drugą stronę i znajdziesz się w miejscu, które w tej chwili, ja nie wiem jak wygląda, może to być pomieszczenie, może to być jaskinia, może to być grota, może to być plaża lub polana na tym. Wejdziesz w każdym razie w miejsce, gdzie się będziesz czuł bardzo dobrze. Będzie to pewnego rodzaju magiczne miejsce, gdzie będą cudowne, magiczne przedmioty. Wszystko to będziesz mógł pooglądać i tam spotkasz swojego przewodnika duchowego. I proszę, otwieraj drzwi, przechodzisz na drugą stronę i mów, co widzisz, gdzie się znalazłeś. Powiem ci, one się nawet do końca nie otworzyły, a tak jakbym przeniknął przez to. No tak, no, mimo że za duży byłem. To jest symbol, to jest drzwi to tylko symbol. Jesteś na drugiej stronie, jesteś w świecie ducha i opisuj, jak wygląda ta przestrzeń, to pomieszczenie. Daj mi sekundkę dla ciała, bo strasznie spokój się wlewa i wszystkie funkcje jakby zwalniają, muszę sobie tak... Dobrze, dobrze. Twoje ciało pracuje prawidłowo, jest doenergetyzowane. Energia jeszcze w dalszym ciągu płynie do twojego ciała, tylko po to, żeby go wzmocnić, doenergetyzować, a ty i fizycznie, i psychicznie czujesz się komfortowo. Jest ci przyjemnie, bezpiecznie, jesteś pod opieką twoich opiekunów duchowych, moich opiekunów duchowych. I już, jeśli będziesz gotowy, no to zacznij opisywać tą przestrzeń, w której się znajdujesz. Faktycznie czuć dużo energii w ciele, z poziomu serca idzie taka prawdziwa eksplozja ciepła. No właśnie, nawet czuję, widzisz kolor tej energii, jak ona wygląda. Bardzo dobrze się czuję. Tak. Jaki kolor tej energii teraz? Ona mi się pokazuje w formie biało-złotawego światła. Bardziej tego złotego jest jakby więcej. Tak. Ale one się tak, tak się przenikają, te cząsteczki. Jest to oznaką, że jesteś osobą bardzo uduchowioną, bo kolory od białego poprzez srebrny, poprzez złoty oznaczają najwyższe wibracje, które są osiągalne dla człowieka tutaj w tym otoczeniu. Dobrze. No to teraz samo pomieszczenie, czy obszar, czy miejsce opisz. Bardziej może obszar, bo to się na chwilę obecną wydaje nieskończone jakby. Chociaż mam wrażenie, jakbym był w wielkiej hali, na której środku jest powiedzmy jasno i ja tam jestem, a jej ściany są bardzo daleko lub nawet ich nie ma. Ciężko jest mi to teraz opisać, natomiast nie przypomina to raczej nic tutaj na ziemi, tak mi się wydaje. To ja teraz poproszę twojego przewodnika, a ty zobaczysz twojego przewodnika. Ten przewodnik może być w postaci ludzkiej lub może to być jakieś zwierzę totemiczne lub cokolwiek innego, ale na pewno to będzie istota, która jest twoim przewodnikiem i możesz z nim nawiązać kontakt werbalny, a ja poprzez ciebie również mogę z nim tego policzę od 3 do 1, zobaczysz tą istotę i opiszesz mi, jak wygląda. Uwaga, 3, 2, 1, już. I kogo zobaczyłeś? To ciekawe, bo jest kilka istot, przy czym jedna stoi jakby najbardziej na przodzie, czyli w stosunku do mnie jest jakby... No dobrze. Jakby najbliżej. Zakładamy, że to jest twój główny przewodnik. Przywitaj się z nim. I ciekawi nas w tej chwili, jak się do niego mamy zwracać. To jest człowiek? Istota ludzka, czy może jakaś postać anielska, czy jakaś tam? Są to istoty jakby ludzkie, ale o bardzo długich włosach i długich, jasnych szatach. Dobrze, to jakieś takie dostojne grono. Zwracam się do tego, tej jakby najważniejszej osoby w tym gronie tam. I proszę powiedz, jak się do ciebie zwracać, ażeby ten kontakt był bardziej taki
no, bezpośredni. Kim jesteś i jak się do ciebie zwracać? I ta istota odpowiada, a ty mi przekazujesz to. Czy ja mam od niej uzyskać informację? Tak, tak. Tak. Mhm. Nie wiem, czy to dobrze, że tak powiem. Rozumiem, bo ten ludzki język jest trochę problem oddać. No, wszystko to, co ci przychodzi do głowy, mów. Damy sobie z tym radę. Oni czuwają nad tym, ażeby ten przekaz był maksymalnie zrozumiały dla nas. Przyjmują taką formę przekazu, który jest dostępny dla nas. Troszeczkę podkręcam twoje wibracje, ażeby się dostosować do nich. Oni z konieczności również muszą się troszeczkę obniżyć ze swoimi wibracjami. W każdym razie synchronizuję wasze wibracje i ten kontakt w tej chwili jest coraz lepszy i wyraźnie do ciebie informacje docierają w formie werbalnej. I przekażę teraz. No, całe ciało wręcz eksploduje energią. Mm. No, co do imienia, to właśnie język mi się plącze, czy jest to ludzko i teraz nie wiem. Czy powtarzaj, ma... literuj. Dwa słowa, bo one są podobne, ale teraz nie wiem. No, obie albo Malaje, albo Majale. To jest jakby kobiece imię, bo to jest jako kobieta ta postać, a, się pokazuje. Malaje czy Alaje? Bez nie. Tego M. Alaje raczej słyszałem. Nie, Alaje jest jakąś istotą kosmiczną, która coś odbywała tu kiedyś na Ziemi, ale to nie to. Jest ewidentnie z my. Tylko nie wiem, czy laje, czy jale, kolejność teraz. Powiem, to nie jest już aż tak bardzo istotne. Ale bardziej jako mama Malaje mi się. Dobra, no to będziemy się do ciebie zwracać jako Malaje. Jesteś kosmitą, czy jesteś istotą bezcielesną, duchową? Słucham. Na ten moment jest istotą duchową, ale mogą też być w ciałach, jeżeli tego wymaga sytuacja, misja, duszy, która się wciela, to potrafią się, a anioły też potrafią asystować tutaj w ciałach. No, oczywiście, że tak. No więc, ponieważ to spotkanie jest pierwsze, nasza wiedza na wasz temat w tej chwili jest znikoma. Proszę, ażebyś powiedział więcej na temat was jako istot, was jako miejsce waszego przebywania, to jakby normalnego w waszym świecie. Po prostu nas ciekawi właśnie, skąd przybywacie, jaka jest rola wasza w tej chwili na Ziemi, aż szczególnie jaka jest wasza rola jako opiekunów Daniela. To ciekawe, bo oni wszyscy teraz mówią jednym głosem, jak w jakimś chórze. Mimo, że pytamy tej głównej, ale ci wszyscy co asystują, no to... No dobrze, opowiadaj. Przekazuj tę wiedzę. Mówią, że przybywają w pokoju. Tak. Skąd? I ich zadaniem też jest niesienie pokoju. Świetnie. Ale... mówią, że... może to też ich osobisty zarzut dla mnie, tego nie wiem jeszcze, ale często czują się niedostrzegani, a ponieważ nie chcą tak nachalnie ingerować jak byty z ciemnej strony mocy, to czasami jest im troszeczkę przykro, że się nie odbiera ich wiedzy i ich istnienia jakby. No to oni doskonale wiedzą, że my po prostu mamy taką strukturę. Oni to rozumieją, tylko... No, tak, jest im troszeczkę niewygodnie, że tak powiem. A oni obserwują tutaj nasze ziemskie rozterki i zwątpienia i też jest im przykro, bo chcą pomóc, a nie mogą. A żeby tego, trzeba by tak, z mojej wiedzy wynika, że trzeba za każdym razem ich poprosić o kontakt i tak jakby nastawić się na odbiór ich przekazów. Tak, tak, ale nie można chcieć tego kontaktu tak siłowo, z przemocą, bo to nic nie da. Wtedy przychodzą
inne istoty, które chętnie się pobawią osobą szukającą takiego kontaktu. Ktoś mi przed seansem mówili na ten temat, że tam pełno jest różnych psotników. Ale w każdym razie, tak. I teraz druga część mojego pytania. Jaką rolę w tej chwili konkretną mają w stosunku do ziemian, a w szczególności do Daniela? Oni mówią, że są oddelegowywani do różnych światów i tam i też przychodzą się uczyć, odwiedzając te światy i asystując istotom w drodze ich życia. Oni też się uczą i przyjmują te nauki z wdzięcznością i z pokorą. Ale to wiesz, to nie taka pokora tutaj katolicka. W kościele to chodzi o coś innego. Ja to rozumiem, nie muszą tłumaczyć. O taki głęboki szacunek bez słów i oni cały czas się teraz też tak w takiej postaci manifestują, są spokojni, statyczni, jak jakieś ikony wręcz można powiedzieć, że stoją i nie ma żadnej perswazji z ich strony, wszystko jest taka atmosfera jak w świątyni, takiej świętości można powiedzieć, w ich otoczeniu, jak się stoi. Natomiast wokół nas jest ciągle ciemno, z tym, że oni mają te szaty bardzo jasne i oni świecą tym jakby. Jesteśmy w miejscu jakby nigdzie, można określić, że... Nigdzie i wszędzie. No właśnie. Dobrze, no świetnie. Czy te kolory, powiedzmy złota, dominują, dostrzegasz jeszcze te kolory? Bo będziesz dostrzegał wtedy, kiedy będziesz na to zwracał uwagę. Ale czy to w jaki sposób? To złoto to było w kontekście jakby mojej istoty, jak pytałeś. Natomiast z nich emanuje tylko i wyłącznie białe światło, ale ono jest takie półprzezroczyste. Może to nie jest rodzaj mgiełki, ale i tak gdybym się bardzo miał skupić, to może jakby odrobinę niebieskiego, ale to nie jestem pewien. Czasami. No to wróćmy do misji, którą tutaj pełnią, oprócz tych ogólnych takich stwierdzeń tego, ale konkretnie, czy mają jakieś konkretne zadanie do wykonania w stosunku do ziemian i do ciebie? Tak. No, jest dużo kategorii przewodników i opiekunów duchowych i tak. W zależności od tego, jak dusza jest rozwinięta i co planuje, to odpowiednio do tego, do jej potrzeb, dajmy na to, czy do jej potencjału jest dobierany opiekun, bo może mogłoby się teoretycznie zdarzyć tak, że dusza wybierze zbyt ciężkie doświadczenia, przed którymi opiekun jej nie uchroni, bądź nie będzie umiał pomóc i wtedy by to było niekorzystne z wielu względów i te istoty, które są z tym białym światłem, w tych długich szatach i długich włosach, one przychodzą do istot, które się wcielają jako ludzie, którzy zaplanowali już, że zechcą się w tym życiu przebudzić do jakby do swojej pełni i zechcą w pewnym sensie wyjść z tego, w czym jest większość ludzi na ziemi. I ci opiekunowie są wtedy może to źle zabrzmi, ale no inaczej nie umiem oddać. Oni są bardzo zaszczyceni, że mogą pomagać w takich procesach właśnie i z radością biorą w tym udział. Dobrze, ja teraz zadam pytanie dość takie intymne w tym sensie. Wiemy, że Daniel miał bardzo ciężkie życie od samego początku i aż do tej pory. Proszę powiedzcie nam w tej chwili, dlaczego to było konieczne, żeby takie paskudne widzisz, no, widzisz, Bolesławie, to teraz jakby można powiedzieć, że nieważne, czy istota jest wcielona, czy jest w jakimś innym, bardziej subtelnym wymiarze, bo właściwie kwestia materii, a nie materii jest umowna i tylko wynika z naszego ziemskiego poznania, prawda? I tak naprawdę to wszystko jest życiem, jest procesem życia i niestety to troszeczkę to jest może brutalne, co możecie tu na ziemi obserwować w naturze, ale żeby proces życia mógł być kontynuowany, żeby mógł następować postęp i ewolucja, to musi być konfrontacja z niekorzystnymi czynnikami.
Tylko czasami jest naturalnie tak, że pewne jednostki tej konfrontacji nie wytrzymią i kończą życie po prostu. Natomiast jest to pewien rodzaj takiej stymulacji życia do dalszego rozwoju. Tak naprawdę to Daniel nie przeszedł nic niezwykłego. To się może wydawać niezwykłe z pewnych punktów widzenia, ale... procesy takie są czasami niezbędne. Są to procesy samopoznawania siebie i to są najcięższe procesy, przez jakie tutaj można przejść na ziemi, zwłaszcza na ten moment, gdzie większość istot przeżywa wszelkiego rodzaju silne utożsamienia i potem, jeżeli te pewne sytuacje pojawiają się, które burzą cały ich świat, czy to upada zdrowie, czy upadają finanse, upadają ich całe światopoglądy, utożsamienia w umysłach i to jest bardzo, bardzo bolesne, ale to jest konieczne, aby móc pójść dalej i porzucić pewne rzeczy, żeby w nich nie tkwić, jeżeli taka była wola duszy przed wcieleniem się. I ja to jakbym to wszystko rozumiał i wiedział. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby Daniel to zrozumiał, żeby on po prostu przyjął te rzeczy, które go spotykały w sposób właściwy, żeby po prostu, no, żeby odbierał tą rzeczywistość, która go spotyka, w której do tej pory uczestniczył, w sposób absolutnie korzystny dla niego, żeby on to zrozumiał, żeby nie cierpiał z tego powodu. Mm. Czy przewidujecie w przyszłości, bliższej, dalszej, tak jakby ustanie tych procesów bolesnych dla Daniela jako człowieka tu w ciele? Czy może to będzie jeszcze musiało trwać dłużej? Jakie rokowania są w tym kierunku? Wierzę, Bolesławie, Daniel jest na bardzo dobrej drodze, żeby z tego wyjść. Tak. Ale też szanujemy go i nie możemy w to ingerować. Natomiast to, co jest istotne i co możemy mu przekazać, to to, żeby zaprzestał walki, takiej czysto ludzkiej walki. W momencie, jeżeli całą swoją istotą zaakceptuje pewne doznania, to zarazem od nich się uwolni. To nie jest to samo, co jakaś depresja, bierność i popadnięcie w coś i załamanie się, tylko pewnego rodzaju niestawianie oporu. Swojego czasu była na ziemi taka filozofia popularna o tak zwanym prawie minimalnego oporu, że jeżeli coś zaakceptujemy, pozwolimy, przepuścimy to przez siebie, pozwolimy całym sobą przez to przejść, to odejdzie dalej i nie będzie się nachalnie dalej ubiegało o przyznanie się, że to po prostu jest. Zostanie to całym sobą poczute, zaliczone, tak mówiąc brzydko, i pójdzie dalej to doświadczenie. Nie będzie już musiało więcej się domagać, czy wychodzić na powierzchnię w jakiś inny, znowu niemiły sposób, ponieważ go unikamy. Także pewnego rodzaju pogodzenie się, ale nie takie negatywne, prawda, jak większość ludzi. Ja rozumiem, a ty, Danielu, zapamiętaj to, nie tylko słowa, ale znaczenie wszystkich tego, co w tej chwili chodzi, bo to jest bardzo dla ciebie korzystne i tak jakby uwalniające cię od cierpień. Oczywiście to się jeszcze będzie zdarzać, mówię o tych cierpieniach, prawdopodobnie się będzie zdarzać, natomiast przyjmowanie tego w odpowiedni sposób, właśnie taki, jak zostaje przedstawiony przez nich, będzie dla ciebie korzystne i będzie prowadzić do szczęśliwego, nie mówię zakończenia, ale do szczęśliwego rozwoju, że tak powiem. Mm-hmm. Rozumiemy się, tak? Tak. Dobrze, to teraz do nich się zwracam. Powiedzcie coś jeszcze, jeśli to jest wskazane i możliwe, ażeby Daniel, ja też przy okazji się dowiedzieć na temat dalszego to jakby funkcjonowania w ciele fizycznym, co Daniel powinien zrobić i co zrobi, ażeby ta przemiana, w której uczestniczymy w tej chwili na ziemi, była dla nas cenna, zrozumiała i tak jakby korzystna i pożądana. Co mamy robić? Szczególnie Daniel, oczywiście o siebie też za chwilę zapytam, ale w tej chwili najważniejszą osobą tutaj to jest Daniel, bo dla niego teraz ta sesja jest przede wszystkim.
Tak, sytuacja wasza na Ziemi jest w Bolesławie bardzo skomplikowana i wasze ciała są poddane zewsząd działaniu wielu niekorzystnych czynników i wiesz o nich zapewne z wielu materiałów i tutaj powstaje pewien rozdźwięk, ponieważ świadomość rzeczy jest istotna i pewnych zjawisk i sytuacji i przedmiotów trzeba ewidentnie unikać, ażeby te ciała mogły funkcjonować, ale najważniejsze jest to, żeby w umyśle nie wpaść w obsesję, że wszystko nas zabija, bo wtedy tak naprawdę nasz umysł zabija nas samych od środka i nie chodzi o to, żeby bagatelizować pewne czynniki, ponieważ przemiany na świecie muszą nastąpić, jeżeli chcemy, aby ludzkość tutaj dalej mogła funkcjonować, to po prostu no, macie na to góra kilkanaście lat, tak globalnie, żeby powstrzymać ten potężny mechanizm, ale jednocześnie nie wolno się jego ogromem przerażać ani sugerować, ponieważ on w dużej mierze jest zbudowany na iluzji. Wiesz, na Ziemi tutaj najlepszymi narzędziami do utrzymywania w iluzji są ludzkie ego oraz lęk. I właśnie taka wewnętrzna praca uwalniająca od lęków jest bardzo istotna również dla ciała, ponieważ lęki w pewnym sensie zjadają naszą energię życiową, wiesz? I po prostu pozbywanie się ich, ale poprzez konfrontację się z nimi, nie poprzez wyparcie, ponieważ jeżeli wypieramy, one schodzą do podziemi, a tam mogą swoją po prostu, że tak jak to możemy ująć, nie na żartą naturę zaspokajać do woli, ile chcą, ponieważ nie mamy świadomości ich istnienia i będziemy uwagę kierować na wszelkie inne przyczyny, a oni będą mogły nas wyżerać w nieskończoność od środka. Dlatego bardzo kluczowe w tych czasach jest uzyskanie, czy właściwie odzyskanie spokoju ducha, który jako ludzkość utraciliście już dawno temu, większość z was. Mhm. Bardzo, bardzo niewiele jest ludów na świecie, które żyją w tym spokoju, w związku z tym ci, którzy rządzą światem, dążą do zniszczenia tych ludów, żeby one nie pokazywały, że jednak można inaczej, żeby nie propagowały innej wiedzy. I rzeczywiście te ludy niestety wymierają. Ale są to też ludy mające głęboki kontakt z Matką Ziemią i właśnie tego uziemienia wam brakuje tutaj. To jest dla waszych ciał bardzo istotne, żeby mieć jak najczęściej kontakt bezpośredni z Matką Ziemią. Nawet jak to jest w wielkim mieście, gdzie jest skażenie, to ten kontakt jest bardzo potrzebny wam. Mhm. No tak. A Daniel o tym wie, on bardzo często wypada na łono natury, jak tylko może i troszkę mówił ci na ten temat i to jest... Ale dużo za mało, jeszcze powinien więcej, to możemy powiedzieć, ale znajdzie pewnie 1000 usprawiedliwień, no jak, tak. Jak to człowiek i szanujemy to po prostu. Co? Natomiast te przemiany, żeby nastąpiły Bolesławie, to tak w kontekście też jego problemów zdrowotnych, czasami trzeba walnąć pięścią w stół, natomiast nie zrobicie jako ludzie nic na zasadzie walki, ponieważ ten mechanizm, który jest, on jest przystosowany do walczenia, on jest w walce doskonały i przegracie z nim. Świat, tu trzeba po prostu budować nową, równoległą świadomość, nowy, równoległy świat, który będzie przykładem i do którego będą się ludzie z tamtego świata w pewien sposób przełączać, pozwalając tamtemu światu umrzeć naturalną śmiercią z głodu, albo zostanie w nim garstka ludzi, tych, którzy chcą rządzić i będą sami. Nie zbuduje się nic na zasadzie tutaj walki. Popatrz, ile było historycznie rewolucji, powstań, przewrotów, czy nawet w Polsce 3 dekady temu. Zawsze były szczytne idee, ale na samym końcu ktoś sprytnie wylazł po plecach tych wszystkich i zrobił coś innego. Musisz mieć świadomość tego, że siła, która jest stworzona do niszczenia, czyli walka, nie może być siłą budującą. Czasami może być walka w obronie czegoś, ale tutaj chodzi o otworzenie zupełnie nowych założeń, nowych ideałów, które będą po prostu przejawem wartości, których pragniecie. Wszystko to jest cenne, co mówicie. I mnie osobiście to wszystko pasuje, to jakbym to intuicyjnie wiedział już wcześniej, ale oczywiście dziękuję za takie werbalne potwierdzenie tego wszystkiego.
to na pewno ta sesja uważam w tej chwili, że to jest jedna z ważniejszych sesji. No i za co jestem wdzięczny. My również się cieszymy. My nie umiemy nawet oceniać w takich kategoriach, jak to mówisz, czy ona jest lepsza, czy jest ważniejsza. Ale Daniel czasami już tak przeczuwał w życiu i nawet o tym mówił z bardzo niewieloma osobami w życiu, że nawet nie umiemy tego ująć, bo on to mówi tak fajnie, fajnie żartobliwie, a z takim ludzkim językiem dowcipnym mamy nieco problem. Natomiast się zawsze śmiał, że wszędzie, gdzie się uda, to jakieś dziwne rzeczy z nim wychodzą, w sensie pozytywnym, ale totalnie nieplanowane. I cieszy nas takie jego podejście z tym pewnym dystansem do tego, ponieważ rozładowuje to troszeczkę też napięcia w układzie nerwowym i umożliwia normalne funkcjonowanie w życiu. Powiedzcie, jakie są rokowania, chodzi o wzrok Daniela, jemu to utrudnia w tej chwili funkcjonowanie. Pewno to ma jakiś sens, jakiś tego, ale czy rokowania są pozytywne w tym sensie, że ten jego wzrok będzie na tyle sprawny, fizyczny wzrok, że będzie mógł funkcjonować bardziej intensywnie w tym życiu? Tak, jest to możliwe i jest przewidziane. Tak? Daniel miał pewną wiadomość, ale wzbraniał się przed jej akceptacją i wzbraniał się do dzisiaj i się tego wstydzi. Ale przed wejściem tutaj w to życie on postanowił w cudzysłowie zafundować sobie takie doświadczenie i wyjść z niego, ale wyjść z niego samodzielnie. Chociaż oczywiście pomagamy mu i inni mu pomagają tutaj w ciałach. Natomiast ażeby mogło to ostateczne wyjście nastąpić, to po prostu jakby to jest celowe, co on tutaj wybrał. On nie przyszedł się zmierzyć ze swoją słabością jako człowieka, tylko chciał coś ludziom pokazać i on się bardzo wstydzi do tego przyznać sam przed sobą. Po prostu to ta wiedza, którą on nosi i do której się nie przyznaje, to, że powinien więcej ludzi, że jak to możemy ująć, może to nie najlepsze sformułowanie, ale powiadomić o swoim problemie, a potem pokazać, że z tego wyszedł, bo to jest jakby na ten etap jego cel, ale on to tak przerabia ciągle po kryjomu, chociaż wiemy, że w tym roku zrobił dużo, dużo postępów i wyszedł na forum publiczne z tym. Rozumiemy też, że to jest wstydliwe jako dla człowieka, ale on postanowił to przezwyciężyć przy, jakby to możemy powiedzieć, obserwacji innych ludzi. I on się tego wstydzi i się tego boi. Nie możemy go też naciskać, więc musi podjąć sam decyzję, chociaż czuję, że jest coraz bliżej, ale zarazem dzięki tej przedłużającej się sytuacji ciągle zdobywa wiedzę, która momentami zanika, a jest bezcenna i dzięki temu będzie mógł innym służyć pomocą jeszcze lepiej. Co? Co teraz, zanim oddam głos Danielowi, żeby zapytał o Was, o sprawy, które go notują, ale ponieważ ja w tej chwili jestem przy głosie, czy mogę zapytać coś o sobie, o swoich... Pytaj o wszystko, co zechcesz, tylko może się zdarzyć, że Daniel czegoś nie będzie umiał oddać lub nie będzie mógł, także wiemy, że to uszanujesz, ale pytaj. Wiecie, że teraz przebywam często w środowisku tych tak zwanych, niby sami się uważają za bardziej oświeconych niż średnia populacyjna wśród populacji. Jakie jest Wasze zdanie na temat tej grupy, która się tutaj u mnie zbiera raz na miesiąc? Z Waszego punktu widzenia, jak wygląda ta grupa? Już mówisz, Bolesławie, o południowej Polsce, tak? Tak, o konkretnych osobach, które w tym pomieszczeniu, między innymi w tym pomieszczeniu się spotykają raz na miesiąc. Ale szerzej również, tak. No i ja, jak tam wyglądam w tej grupie, co tam ja tu robię i jakie tam jest to moje niby
działanie. Prosisz nas o osąd, podczas gdy my unikamy osądzania, ale spróbujemy inaczej. No, słucham. Jakoś zadowolić się jednak odpowiedzią, prawda? No, słucham. Ta świadomość, którą możemy powiedzieć, budujesz lub skupiasz wokół siebie, jest bardzo dobra i pożądana dla, jak wy to mówicie, tak dumnie czasami, nowej ziemi. Chociaż tak naprawdę to do czego wy dążycie i wam podobni, to jest stara ziemia, taka jaka była kiedyś, zanim zafundowano tutaj jej jako istocie tak naprawdę, bo ona jest przecież istotą, ten pewnego rodzaju eksperyment. Popadnięcia w możliwie najniższe wibracje i największą ciemność. Także ludzie tego pokoju wykonują bardzo dobrą pracę, chociaż wiesz pewnie sam po sobie, że wchodząc w takie przestrzenie, stajecie się też bardziej podatni na działanie drugiej strony i musicie być bardzo, bardzo ostrożni, ale to jak my widzimy tutaj ten dom, to pomieszczenie, to widzimy dużo więcej światła jak cienia. Cień się pochował po kątach, jest go malutko. Także możemy ci pogratulować twojej pracy i podziękować za nią. No i tak czysto po ziemsku życzyć powodzenia. Przyda się. Fajnie, no dziękuję. Jeszcze coś może na ten temat? Ważne jest to, żeby, ponieważ obserwujemy, i to jest dla nas przykre, ludzie z środowisk, jakby to nazywacie, przebudzonych, tak, skupiają się wokół różnych osób, organizacji, instytucji i znowu biorą udział w starej grze ego i starej grze systemu, czyli wyniszczają się nawzajem, konkurują, udowadniają wyższość i chcemy wam przekazać, że tym sposobem nie zbudujecie nowego świata. Naturalnie jest też tak, że optymalnie by było, gdyby nie było jednego jakiegoś centrum zarządzającego całą planetą, do czego i tak prędzej czy później dojdzie na poziomie władzy, ale nie możecie, nie powinniście, bo możecie wszystko, prawda, to jest wasza wolna wola, nie powinniście konkurować o wyższość, o to, kto ma lepsze ideały, kto ma większą wiedzę, kto ma dostęp do potężniejszych istot, bo w tym momencie popada się w taki stan, gdzie byle co może mieć dostęp, a jest w stanie zwieść nawet bardzo świadome istoty, ponieważ w momencie takiej konkurencji świadomość zasypia. To jest, konkurencja jest oparta na ego, prawda? Tak. Ono siebie definiuje dzięki konfliktowi i wie, że żyje. To jest ludzkie, my wiemy i to szanujemy, ale to jest taka wskazówka. Natomiast w twojej grupie nie widzimy takich zachowań tu na tych spotkaniach. To pocieszające, bo czasami ja miewam chwilę już zwątpienia, czy to w ogóle ma sens, te nasze spotkania i takie gadanie ciągle o tym samym, bez jakichś... Musisz zrozumieć, przerwiemy ci, Bolesławie, tak, znaczy musisz, dobrze byłoby, gdybyś zrozumieć jedną rzecz, że faktycznie wszystko, co ma miejsce, nawet cały wszechświat, który powstał dzięki pewnej myśli, pewnemu impulsowi, pewnej idei. W waszych umysłach rodzą się myśli, a potem je uzewnętrzniacie i rozmawiacie. Czyli to już jest pośredni krok do zadziałania. Nawet jeżeli na ten moment nie jesteście w stanie fizycznie zadziałać, ale mówicie o waszych, o projekcjach waszych umysłów, o marzeniach, o pragnieniach, to pamiętaj, że w pole ziemi wnosicie nowe wartości, nowe treści. To jest jak takie zaszczepianie na przykład mleka mikroorganizmami i one stopniowo przepracują całość. To tak możemy dla ludzi porównawczo powiedzieć. I same te, w cudzysłowie, jak to by ktoś powiedział, postronne, nie w temacie, gadki, szmatki, one są bardzo cenne. One są bardzo cenne, bo to zaszczepia na powrót przestrzeń starymi, ale na ten moment nowymi wartościami i to jest już bardzo dużo, chociaż wy żyjecie w ciałach i chcecie widzieć efekty namacalne i bardzo odczuwacie tu w tym wymiarze presję czasu i to was nieraz boli, że mijają miesiące czy lata, a
teoretycznie wszystko jest po staremu, ale uwierz nam, że te rozmowy są bardzo dobrą podbudową. To tak jak człowiek, który ma dużo ciał i schorzenia zaczynają się na tych ciałach bardzo subtelnych, ale i ozdrowienie ma miejsce na tych ciałach subtelnych, a ostatecznie przejawia się w materii. Tak samo wy, skupiając się w takich grupach, rozmawiając, ale nie tylko o problemach, ale przede wszystkim o wizjach i rozwiązaniach, pracujecie w tym właśnie subtelnym ciele Matki Ziemi i zaszczepiacie w to przestrzeni, w przestrzeni ziemskiej. Także staraj się to cenić, mimo że wiemy, że chciałbyś większych efektów. No fajnie. Ja czasami rozmawiam z istotami z waszej strony i zawsze podkreślałem właśnie to, że to należy i że to jest słuszne, że to jest celowe i w końcu jakieś te efekty się kumulują i kiedyś nastąpi to jakby osiągnięcie tej masy krytycznej, tej nazwijmy to dobrej woli i nastąpi jakiś taki lawinowy proces zmian na Ziemi. Tak, chcemy też powiedzieć, że bardzo dużą pracę wykonują tutaj ludzie, którzy po części, tak, ty to sam określasz, mieszkają w różnego rodzaju pustelniach czy na odludziach i tak, opiekują się pewnymi gatunkami zwierząt czy roślin. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi i nie docenia, ale ty o tym wiesz doskonale, że jest cała masa istot wcielonych w ciała, ale nie w ciała ludzkie, i one wykonują tutaj potężną pracę, jak wszelkiego rodzaju ssaki, które żyją w morzach, w oceanach, płetwale, walenie, orki. Zwróć uwagę, Bolesławie, jak one są traktowane, jak są bestialsko zabijane teraz. Ci, którzy chcą rządzić tą rzeczywistością, oni wiedzą, jaką energetyczną pracę one wykonują i to nie jest przypadek, że one tak giną. I na ten moment nie umiemy dać gotowego rozwiązania, ale chcemy tylko podpowiedzieć, żebyście postarali się, by ludzie zrobić tak, żeby te istoty nie wyginęły, a jednak mogły przeżyć chociaż małej populacji, a potem znowu ją powiększyć. One wykonują szalenie dużą pracę samym swoim istnieniem tylko i śpiewając w oceanach dla Matki Ziemi, podnoszą niesamowicie wibracje. Także macie sprzymierzeńców w bardzo wielu postaciach, choć czasami się ich nie dostrzega tutaj i nie docenia. To wszystko odbudowuje te pierwotne wartości, które kiedyś były na Ziemi, zanim popadła w eksperyment zapomnienia, w eksperyment ciemności. Powiedzcie mi proszę, czy te zmiany, które cyklicznie następują na Ziemi, na Matce Ziemi, poprzez te różne epoki, tak, ponoć jesteśmy w tej chwili w najgorszej jakiejś tej w Kali Judze, jak to tam mówią Hindusi. Tak. Czy to wynika tylko i wyłącznie z poziomu świadomości ludzkiej, czy również to ma, że te zmiany i ta cykliczność ma również, występuje na skutek procesów kosmicznych, w sensie usytuowania Ziemi w odpowiednim miejscu w kosmosie, jak to jest? Każde życie, Bolesławie, musi się w pewnym sensie regenerować, tak jak regenerują się komórki waszego ciała, niektóre obumierają, powstają w ich miejsce nowe. Naukowcy dzisiaj za wszelką cenę chcą zatrzymać, a raczej opóźnić starzenie się pojedynczych komórek, żeby przedłużyć życie waszego ciała, co nie do końca jest dobrą drogą, ale nie chcemy schodzić z tematu. Tak samo potężne istoty manifestujące się czy zamieszkujące całe planety też cyklicznie w pewien sposób się odradzają, czyli można to tak powiedzieć, że przechodzą przez różne etapy. Można to powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju schodzenie w ciemność, ale to nie jest tak do końca. A żeby potem znowu podwyższyć swój poziom wibracji, tylko że musisz mieć na uwadze to, że ta pierwotna boska świadomość, która się manifestuje w tych istotach, ona jest cały czas przebudzona, ona wie, co się dzieje, ona nigdy nie zasypia, ale jednocześnie na to pozwala. Na ten moment nie umiemy ci powiedzieć, czy jest to jakiś przykaz
stwórcy, jak to działa, jeżeli chodzi o tak potężne ciała jak planety, ale rzeczywiście w tej części wszechświata mają miejsce takie procesy i to rzutuje naturalnie na cywilizacje, które odchodzą, odradzają się potem nowe. Ale wasza Ziemia jest piękną planetą i zawsze taką pozostanie, o ile sami jej nie zniszczycie. Natomiast ona odbuduje się po wszystkim tak naprawdę, jeżeli się jej tylko pozwoli. I rzeczywiście jest tak, że na ten moment przechodzicie przez bardzo ciężki czas. Musisz też zwrócić uwagę tu na to, że tak jak są istoty, które się lubują w wysokich wibracjach i jest im tam dobrze, tak samo są istoty z drugiej części monety, które lubują się w niskich, ciemnych wibracjach i też im jest tam dobrze. To jest ciągle ten eksperyment zwany życiem, czyli organizmy żyją w możliwie najkorzystniejszym dla siebie środowisku. To jeszcze z biologii pewnie pamiętasz. I tak samo, ponieważ te istoty lubiące te niskie, ciemne energie, one wiedzą, że z punktu widzenia kosmicznego jest nieuniknione to wyjście z tych energii, ale one mogą to opóźnić i one się starają to robić. I zwróć uwagę na wydarzenia z ostatniego stulecia, na ilość cierpienia, którą tu wygenerowano. Ziemia od tysięcy lat nie znała takich zjawisk jak obie wojny światowe i to, co się dzieje teraz. I to są ich próby utrzymania na siłę Ziemi w tych niskich wibracjach, żeby jak najdłużej tutaj mogli pobyć. Ale co więcej, zwróć uwagę na to, że na poziom energii planety ma wpływ ludzki mental, ludzkie umysły. I oni dlatego nimi w dużej mierze bardzo efektywnie zarządzają, kreując pewne zjawiska, tak, że wy sami jako ludzkość opóźniacie planecie to wyjście na ten wyższy poziom. Zwróć uwagę na wszelkiego rodzaju masowe imprezy. Wielu z was ogląda filmy o iluminatach, o symbolach satanistycznych, o kultach Lucyfera i tak dalej. I to wszystko jest pakowane do podświadomości na różnych koncertach. Weź też, na pewno nie interesujesz się tym, chociaż nie śledziliśmy nigdy twojego życia tu w tym ciele. Takie sporty, walki, jak to ludzie nazywają, ale bardzo brutalne, typu wrestling w Ameryce, gdzie tam ludzie się łamią dosłownie i inne rzeczy robią. I kilkanaście lat temu te hale sportowe miały po 10 tysięcy ludzi. Dziś tam jest na jedną halę wchodzi 90-100 tysięcy i to się odbywa cyklicznie, z tego coraz więcej cierpienia, a transmisje idą na cały świat na setki milionów mieszkańców. To są rzeczy, których zalecamy, aby unikać i od nich odchodzić, bo to wszystko opóźnia to zbiorowe wzniesienie. Możecie się indywidualnie wznosić, ale na pewno przyjemniej jest się wznosić, gdy się ma świadome sąsiedztwo, prawda? Jasne. I po prostu chcą za wszelką cenę tę energię przetrzymać tutaj, ażeby mogli w tej części galaktyki porządzić jeszcze troszeczkę, bo stało się tak rzeczywiście, że wskutek pewnych procesów kosmicznych mogli tutaj zapanować na ładne tysiące lat, jak wy to tu możecie ziemskim czasem ocenić. Ale nie bądź też smutny z tego powodu, ponieważ, tak jak mówimy, jest to eksperyment zwany życiem i w dużej mierze jest na niego przyzwolenie, ale macie też wyziemianie i w ogóle istoty w ciałach ten zaszczyt, że posiadacie wolną wolę. Wiesz, na pewnych poziomach istnienia we wszechświecie mamy na myśli tutaj najwyższe siły stwórcze układów słonecznych czy całych galaktyk, czy wręcz we wszechświecie, tam nie odczuwamy tej wolnej woli w taki sposób jak wy i nie mamy takiej możliwości decydowania, ponieważ groziłoby to zniszczeniem i zapadnięciem się całych potężnych przestrzeni kosmosu i jesteśmy zobligowani służyć Stwórcy, co oczywiście nas napełnia radością, ale w pewnych momentach, tak jakbyście to powiedzieli, zazdrościmy wam tu doświadczenia wolnej woli po prostu. Teraz mam pytanie natury bardziej przyziemnej. Czy korzystne jest dla nas, powiedzmy dla naszego grona,
szukanie, badanie, eksperymentowanie na polu poznawania prehistorii, jeszcze przed historią spisywaną, kiedyś tam te parę tysięcy lat jest historia spisywana mniej więcej, ale wiemy, bardziej się domyślamy, że przedtem były tu na Ziemi inne cywilizacje, nie tak bardzo odległe, tam liczone w setki tysięcy lat, ale powiedzmy tego, czy przy pomocy właśnie waszej wiedzy z tej drugiej strony możemy to jakby namacalnie, dotykalnie poznać te obszary naszej prehistorii? Możecie, tylko zwróć uwagę, Bolesławie, na to, że dzisiaj bardzo modne w waszym życiu ludzkim, w waszych umysłach jest bardzo modne to, ażeby nie być osadzonym w tym tak zwanym, jak to się fajnie u was mówi, momencie tu i teraz, i zawsze jesteście w przeszłości albo w przyszłości. Naturalnie możecie badać przeszłość i jest wiele śladów i wiele artefaktów, które nie są pismem jako takim rozumianym dzisiaj jako pismo, ale mają wiele informacji w sobie zawartych i jak najbardziej możecie to badać. Ważne, żeby też nie uciec od tej realności i od tej rzeczywistości i od tego, co teraz macie do zrobienia, ale jeżeli te przemiany, do których dążycie, zaczną się już manifestować z dużą mocą, to wiedza, którą odkryjecie z przeszłości, może być wam bardzo pomocna. Natomiast jeżeli dojdziecie do zbyt głębokiej wiedzy o przeszłości teraz, to może ona być niszczycielska na ten moment jeszcze, gdzie jeszcze nie ma dostatecznego przełomu w pewnych grupach, w pewnych elitach i w pewnych tematach. Zalecamy więc badanie tego, ale na razie, że tak to ujmiemy ludzko, to na po cichu możemy powiedzieć. Tak. Żeby nie robić jakiegoś dużego rozgłosu, ponieważ jest tak, że jak jest, to pewnie zauważyłeś tutaj żyjąc na Ziemi, jak jest duży rozgłos, to i mnóstwo energii wszelkiej maści się do czegoś podczepia i zawsze jest tak dosłownie nieziemskie, choć to na Ziemi, zawirowanie, że każdy taki projekt kończy się fiaskiem i to też nie o to chodzi, żeby żyć jakimś czymś, co było tysiące lat temu, ponieważ to nie jest do końca wasze. Wy jesteście tu teraz w tych ciałach, natomiast wiedza tam może być faktycznie pomocna w odpowiednim czasie. No to wynika chyba z naszej ludzkiej, ciekawskiej natury. Jest cała gałęzie wiedzy czy badań na temat archeologii, czy jakichś tam dawnych, teoretycznych jakichś wynalazków, które gdzieś tam jakieś przecieki z waszej strony no, tego są. I ludzi to bardzo to jakby rajcuje, chcą tego dotknąć. Czy to jest słuszne i to jakby słuszne, to pewne to, to zależy, Bolesławie, z jakiego punktu na to spoglądamy i jakie ktoś ma podejście, bo zauważamy od jakiegoś czasu ekscytację wiedzą duchową, ale taką troszkę nie możemy oceniać, ale powiedzmy nie wnoszącą za wiele, czyli ludzie, którzy się przebudzili i przestali, nie wiem, konsumować duże ilości jedzenia, oni zaczynają konsumować wiedzę duchową, ale przerzucają ją przez siebie, nie żyjąc nią i dalej mają tak jakby klapki na oczach. I teraz tutaj jest bardzo istotna kwestia, w jaki sposób się do tych zagadnień rozwojowych i poszukiwania przeszłości podejdzie. Czy to się zechce tylko zaliczyć jako kolejną ciekawostkę i pójść dalej, czy zechce się też wykorzystać. Tu decyzja należy jakby do każdego z was. Te doświadczenia, które zrobiły tamte cywilizacje, były ich doświadczeniem, ale ponieważ postanowiły przekazać wiedzę, można próbować do niej dojść, odszukać ją i użyć dla dobra ludzkości. Ale na ten moment też ją można użyć byłoby w inny sposób, ponieważ
wy tu w ciałach żyjecie teraz w doświadczeniu takim biegunowym, dualistycznym, więc jak dobrze wiesz, jedną i tą samą rzeczą można czynić dobro i czynić zło. Powiedz nam tylko, bo jest pewien problem z ciałem Daniela i będzie musiał do toalety wyjść. Czy jest to możliwe, czy nie bardzo i będziemy mogli kontynuować znowu? Oczywiście, że to jest możliwe, ja go tak pół wybudzę i to jest całkiem bezpieczne, wszystko w porządku. Także chwileczkę cierpliwości, wy tam ten czas inaczej odbieracie, ale tu my to załatwimy to szybko. Bardzo miło nam jest u Ciebie tutaj, także gościć będziemy czekać. Bardzo fajnie, cieszę się. Zwracam się teraz do Daniela. Daniel, ponieważ Twoje ciało w tej chwili wymaga interwencji... O kurczę, muszę iść do toalety. No. No tak, ja policzę od 1 do 3 i Ty całkiem przytomnie i bezpiecznie udasz się do toalety i wrócisz. Od 1 do 3, uwaga, 1, 2, 3 i już. Otwierasz oczy i śmigaj do Starczyka. I wracaj. Wygodnie się połóż od nowa. I teraz 3 głębsze oddechy i wchodzisz z powrotem w trans na ten sam poziom, ażeby w dalszym ciągu prowadzić konwersację z naszymi gośćmi. I już jesteś na tym poziomie. I prosimy o dalszy. I jesteśmy już w Bolesławie. Chcemy coś przekazać, ponieważ tak. Daniel był w toalecie, był też umyć ręce i on czasami tego nie rozumie, ale wiele ludzi ma tak, że w momencie kontaktu z wodą, nawet taką z instalacji, tak, dostaje jakieś przekazy i wlaliśmy do umysłu taką myśl, którą teraz musimy przekazać, no, jakby zapomniał. Tak, tak. Chcemy Ci powiedzieć odnośnie tych rozmów, o których mówiliśmy, o zaszczepianiu tego pola Matki Ziemi, tak, tymi nowymi wartościami, ponieważ chcemy to zobrazować dla ludzi, bo wiemy, że to puścisz do tego waszego tutaj internetu na Ziemi, żeby to ludzie oglądali. Tak, tak. I można to porównać do czegoś takiego. Oczekując tutaj wielkich zmian i wywalczając je siłą, czy nawet mając gotowe rozwiązania, bez przygotowania tych subtelnych struktur, nie może się to udać. To tak jak gdybyś Bolesławie przywiózł jakieś piękne, egzotyczne rośliny z Afryki czy skądkolwiek inąd
i chciał u siebie posadzić w ogrodzie w Polsce do tej błotnistej, gliniastej, kamienistej ziemi. Czy one będą tam pięknie wzrastać i czy będą kwitnąć i się rozmnażać tak jak tam, gdzie były? To możesz sobie odpowiedzieć i dlatego to działanie, które prowadzisz, jest właśnie tą wymianą ziemi pod nową zmianę. Mamy nadzieję, że ten opis Cię troszeczkę zmotywuje i umocni w tym, co robisz. Na pewno. Na pewno. Tak, oczywiście dziękuję za tą uwagę i na pewno mnie to jakby zmotywuje do dalszej jakiejś tam pracy w tym kierunku na takim poziomie, na jakim potrafię oczywiście. Nie jestem jakiś tam cudotwórcą czy jakimś wielkim nauczycielem, no ale to co robię, to robię i często mi to sprawia frajdę, no ale jak tam wspominałem, to czasami czuję już to jakby. Ale kiedyś podyktowaliśmy Danielowi taki przekaz wierszowany o tytule Miara własnej doskonałości, także pamiętaj, ty i każda istota, każdy jest miarą własnej doskonałości i nie musicie się z kimkolwiek innym porównywać, chociaż wiemy, że w umysłach, czy jak niektórzy tylko na poziomie jego pracują, że bardzo tego potrzebujecie i jest to okej, ale pamiętaj o tym, co ci powiedzieliśmy. Mhm. Każdy jest tutaj bezcenny, ponieważ bez niego świat byłby po prostu inny. Czy wręcz by nie istniał, bo świat jest kompletny i musi być kompletny. Tak, jesteście komórkami jednego wielkiego organizmu, którym jest Ziemia, a ona jest z kolei znowu komórką większych struktur i tak tworzycie wszystko, co nazywacie wszechświatem, który chcielibyście teraz poznać po najgłębszej jego krańce, ale będzie to możliwe dopiero, jeżeli zapanuje na ziemi pokój, jeżeli wasze umysły będą spokojne, nie będą żądne podboju, to wtedy otworzą się te wrota, które macie również tutaj na ziemi i będziecie mogli przez nie podróżować. Teraz mi przyszło do głowy takie dość prozaiczne pytanie. Czy żyjąc tu w ciałach fizycznych, kiedyś w przyszłości, bo się o tym mówi i tak jakby tęskni, człowiek razem ze swoim ciałem, tym fizycznym, ciężkim, potrafi przemieszczać się błyskawicznie w inne miejsca, czy kiedyś w przyszłości lub może już niedługiej przyszłości tego, czy to jest wykonalne fizycznie, czy ale to masz na myśli zdolności paranormalne, czy technologię i użycie jakiegoś pojazdu? Paranormalne. Bo to nie chodzi o pojazdy, tylko ta jakby tego, czy to gdzieś w kosmosie, w świecie są takie istoty w ciężkich ciałach, które potrafią to robić i w tak ciężkich ciałach, tak jak nasze. Ciężko jeszcze, to jeszcze długo nie będzie możliwe na Ziemi, ale to będzie zależało od tego, jak szybko posprzątacie Ziemię i od wielu innych czynników, ponieważ te zdolności zamykały się przez tysiące lat, więc w jeden dzień jako cała populacja nie odzyskacie tego. A przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że wielu ludzi, którzy zajmują się duchowością, to w pewien sposób możemy nawet powiedzieć popadli w duchowość, ponieważ obsesyjnie dążą do posiadania pewnych umiejętności, że muszą widzieć aurę, czy muszą wyćwiczyć bilokację, lewitację, cokolwiek sobie tutaj nazwiecie magicznie. Teleportację. Ale, tak, ale zwróć uwagę na to, że pewne rzeczy nawet można siłą wyuczyć się robić, ale zawsze wtedy jest tak lub najczęściej, że zgłaszają się ciemne siły w postaci wojska czy innych i wykorzystują to. A to, co jest dla was prawdziwie dobre, prawdziwie dobre i optymalne, to przyjdzie z czasem, ale pamiętaj, że to wy decydujecie o tym czasem waszym stopniem świadomości. Nie można komuś dać do ręki narzędzia, którym nie umie świadomie zarządzać, a może wyrządzić krzywdę. Także na ten moment przy tych energiach, bo jak wiesz, wszystko jest zmienne, na ten moment to może jeszcze zająć spokojnie kilkaset lat, zanim będą mogły takie przypadki być dość powszechne. Ale tak jak mówimy,
potencjały, które generujecie waszymi umysłami, a w ślad za umysłem podąża potem przy dużym zaangażowaniu energia duszy, te potencjały są potężne. Pamiętaj, że one są potężne. One są tylko teraz sprytnie przechwytywane przez odpowiednie istoty. Ale jeżeli zaczną być inaczej ukierunkowywane świadomie, to możecie zmienić wszystko, absolutnie wszystko. No tak, to będzie... Większość ograniczeń, których doświadczacie, ponieważ macie je w swoim umyśle. Nie chodzi też tutaj o to, że nagle każdy zacznie przenikać przez ściany, czy podnosić 5 ton małym palcem, bo musisz zwrócić uwagę na to, że każde istnienie jest niepowtarzalne i każde jest inne i ta niepowtarzalność jest tym pięknem. Ludzie na Ziemi przywykli dzisiaj do takich osądów, że piękne jest to, co jest seryjnym produktem taśmowym, gdzie wszystko wygląda jak klon. I ci, którzy rządzą światem, też chcą, żebyście byli wszyscy tacy sami. Ale wiedz, że to, co raduje tutaj nasze oko, to jest właśnie różnorodność i niepowtarzalność. Mimo, że na waszym poziomie możecie coś nazwać niedoskonałością, to wszyscy, będąc innymi, jesteście właśnie piękni. No tak, my jesteśmy piękni. Ale powiedzcie mi, to był żart oczywiście, ale powiedzcie mi, teraz chodzi taka wiedza, pseudowiedza, że my jako gatunek ludzki jesteśmy te jakby sztucznie, mówię o fizycznych ciałach, sztucznie zhybrydyzowani z innymi istotami z kosmosu w jakichś celach, po prostu ktoś tam chciał mieć tanich niewolników do wykonywania ciężkich fizycznych prac. Czy to jest prawda, czy to jest tylko bajka? Wiemy, do czego zmierzasz. Spróbujemy to powiedzieć tak, żeby był Daniel bezpieczny, bo nie możemy wszystkiego przekazać. I nie możemy też z takich wyższych pobudek duchowych. Wiemy, że mówimy enigmatycznie, ale po prostu nie na wszystko jest czas i nie na wszystko jest moment, więc ponieważ zawsze szanowaliśmy wolną wolę, nie chcieliśmy na nią wpływać, więc postaramy się odpowiedzieć na twoje pytanie. Naturalnie jest tak, jak już mówiliśmy ci, że planety, całe ciała przechodzą przez różne cykle wibracyjne i w zależności od tego lepiej się tutaj czują różne istoty i oczywiście wasza cywilizacja jest od momentu, jeżeli w ogóle możemy mówić o niej, o cywilizacji, prawda, gdzie w starożytności powstało nagle wiele kultur na Ziemi i naukowcy się dziwią, skąd nagle taki rozkwit we wszystkich miejscach, bo przecież nie mieli telefonów komórkowych ani komputerów. Czy? To właśnie się to stało dzięki udziałowi innych istot, które tutaj przybyły i zastymulowały ten rozwój. No i oczywiście jest też tak, że pewne z tych istot, przybywając tutaj, miały szlachetne pobudki, ale doświadczając tych warunków, widząc możliwość władzy, wpływu, zaczęły też między sobą rywalizować i rzeczywiście doszło do pewnego rodzaju modyfikacji w waszych ciałach, przez co właśnie nie żyjecie tak długo jak kiedyś. Ciężej jest wam utrzymać spokój umysłu i wyższe wibracje. Ale też chcemy, abyście nie osądzali tamtych istot, ponieważ ta wiedza do was teraz dociera i każdy ma możliwość, mimo że nosicie gdzieś w pewien sposób ich geny, każdy ma możliwość wybudzenia się z tego i nikt siłą z kosmosu nie będzie was tutaj podbijał, żeby was zmusić znowu do pracy na kolanach. Oni to robią bardzo subtelnie, tak jak my pracujemy subtelnie. Tylko że wskutek manipulacji udało im się całe rzesze dusz zgromadzić wokół siebie i one się tu wcielają ponownie, żeby im służyć. Ale tak jak mówiliśmy, w dużej mierze się to odbywa poprzez narzędzie, jakim jest lęk. Ten lęk, który wyżera umysł przez całe życie, może być dalej przenoszony z duszą, która wskutek zagubienia znowu przyjmuje tutaj rolę niewolnika. Ale to nie jest obligatoryjne, to nie jest konieczne i możecie z tego wyjść, choć wiemy, że nie jest łatwo. Rzeczywiście miały miejsce modyfikacje, o jakich mówisz. To jest
czysto fizyczne doświadczenie istoty, która ma umysł, która ma mózg, widzi sytuację, w której może dominować i czasem ta sytuacja ją przerośnie i ona chce się sycić tym doświadczeniem i potem w to popada bezgranicznie i czasem mają miejsce takie rzeczy, o jakie pytasz. Ale nad wszystkim czuwa instancje wyższe, czuwają, tak? Tak, ale nie chcemy tutaj wymieniać teraz konkretnych cywilizacji kosmicznych ani kultur, ponieważ one też nie są jednorodne i wśród tych ciemnych istot się znajdują też piękne i świadome istoty, chociaż jest ich rzeczywiście mało, bo ciała tych istot są ciągle modyfikowane i według nich udoskonalane, chociaż polega to na popadaniu w coraz to niższe wibracje, także te wasze modyfikacje tu nie są wcale daleko idące i macie potężny potencjał. Natomiast te istoty modyfikują się w taki sposób, ażeby najwyższe istoty światła nie mogły się wcielać w te ciała i podnosić ich cywilizację. Oni się tak zabezpieczają w pewien sposób. Natomiast w momencie, gdy Ziemia wyjdzie ostatecznie z tej epoki ciemności, to będą musieli odejść z tych ciał lub opuścić szybko Ziemię w tych ciałach po prostu. No dziękuję za tą odpowiedź i teraz z kolei mi kolejne pytanie przyszło do głowy. Ostatnio tam docierają do mnie informacje, nie wiem czy prawdziwe czy nie, właśnie takie jest moje pytanie. Niektórzy twierdzą, iż cały system czakr w człowieku i na poziomie fizycznym, tym energetycznym, fizycznym, cielesnym i w tych subtelniejszych tak jakby aspektach człowieka jest, tak twierdzą co po niektórzy, że to jest system tak jakby zniewalania człowieka, że to sztucznie jest wprowadzone, mówię o tym systemie czakr. Czy to ma sens w ogóle? To znaczy, czy to jest prawda? Takie twierdzenie, że czakry, te, które istnieją niewątpliwie, i służą do tego, żeby człowieka zniewolić. Żeby się czuł, może nawet nie czuł niewolnikiem, ale żeby był niewolnikiem. Może nieświadomie, ale że to jest coś szkodliwego, sztucznie narzuconego w niecnych celach. Wiesz co, Bolesławie, widzę, że przewodnicy odeszli na ten moment, teraz jestem ja jako ja i coś mi strasznie czachę ciśnie. Aha, to my to zaraz, zaraz ci pomogę. Przewodnicy wracają, a twoje ciało wraca do normalnej, podwyższonych wibracji, a żeby znowu nawiązać kontakt z naszymi przewodnikami, twoje ciało się zregenerowało, psychika się zregenerowała, jesteś całkowicie bezpieczny, pod ochroną, tak jak to było do tej pory. No dobrze, jesteśmy już. No. Zrobiło się za ciemno w umyśle Daniela, dobrze, że to zauważył. Mhm. To pewnie przez te tematy, które zadaje, przez niego przepływają i to musi katalizować w pewien sposób. Mhm. Wracając do czakr. Do twojego pytania. Twierdzenie, że to jest narzędziem zniewolenia, jest dość daleko idące, ponieważ można powiedzieć, że one znowu działają dwukierunkowo. Tak jak masz antenę radiową, możesz nią prowadzić rozmowy, możesz nią łapać internet, ale możesz też odpowiednio modulować frekwencje i zabijać innych ludzi, czy wywoływać nowotwory. I tak samo jest z tymi czakrami. Trzeba mieć świadomość, że obieg energii w istocie musi mieć miejsce, ale też dużo energii wypływa poza tę istotę i tu jest w dużej mierze kwestia umysłu tej istoty, bo poprzez ten umysł ona świadomie, bądź najczęściej jak to ma u was miejsce, nieświadomie emanuje tą energią i jest to nieuniknione, emanacja jest w porządku, tylko teraz pytanie, czy ona emanuje pełnymi czakrami otwartymi na oścież i kto tą energię zjada, tak to powiemy bardzo, bardzo brutalnie, Bolesławie, bo tak to ma... Tak. I o to pytałem właśnie. To ma miejsce i
Chcemy powiedzieć tylko tyle, że, ale to zauważyłeś jako człowiek świadomy na pewno, że te miejsca, ci ludzie, te organizacje, pominiemy tutaj celowo nazwy znowu, ale każdy, kto ma światły umysł, to zrozumie, które obiecują wam najwięcej dobra, że chcą dla was to, co najlepsze, wiedzą, co najlepsze, że nie musicie nic robić i tak dalej, one pożerają najwięcej energii, która idzie w ciemność. My nie działamy w taki sposób, w jaki oni działają, podając się za nas. Życie tu na ziemi jest jednym wielkim teatrem. To jest teatr lalek, takie przebieranki, gdzie wy nieraz schodzicie i sami przed sobą jako istota we wnętrzu udajecie kogoś innego na zewnątrz, niż jesteście we wnętrzu. Także my tutaj to obserwujemy ze zdumieniem, ale chcemy zwrócić twoją uwagę, że tam, gdzie się mówi, że jest najwięcej dobra i coś jest najbardziej zbawienne, tam jest czasami najciemniej, są najniższe energie i tam najwięcej waszej energii jest absorbowane. Byłoby dla waszych ciał i dla istot dobrze, ponieważ na ten moment jeszcze będziecie mieć te czakry, ponieważ bez czakr wasze ciała fizyczne by odeszły. Znasz zapewne badania Rosjanina Korotkowa czy innych, którzy badali aurę i subtelne energie aparaturą, która i tak nie była aparaturą jakąś kosmiczną, a czysto ziemską, i oni te przepływy energii też wykrywali. Bez tej energii na ten moment, która płynie przez czakry, nie dacie rady żyć, ale możecie w ciałach, ale możecie świadomie ją inwestować, ponieważ ona musi ciągle płynąć. Nie możecie też waszych czakr zupełnie zamknąć i zablokować, ponieważ by to było bardzo niekorzystne. Natomiast tę energię powinniście wkładać we własne życie, które sobie tworzycie. Każdy ma jakąś przestrzeń swojego życia, czy to jest hobby, czy to będzie praca w ogrodzie, czy to będzie cokolwiek. Tamta energia powinna iść, coś, co was buduje, jedzenie, które sobie robicie, cokolwiek. Ale wskutek lęków, które macie w waszych umysłach, ta energia nieustannie wypływa. To jest ten brak osadzenia w rzeczywistości, tylko podążanie za waszymi myślami. I tutaj jest ta manipulacja. W pewnym sensie jest nie do uniknięcia to, że część waszej energii będzie wypływać we wszechświat. Musicie też zwracać część energii do wszechświata, ponieważ obieg energii we wszechświecie jest zamknięty. Tam nie ma jej więcej, nie ma jej mniej, jest tyle samo, jedynie jest ona w rozmaitych przejawach. I wy też, biorąc wasze czakry od czakry na głowie do czakry na przykości krzyżowej, jesteście takimi kanałami energii przez kręgosłup i w pewnych ilościach powinniście tę energię wymieniać. Natomiast jeżeli ktoś jest otwarty na oścież i jeszcze bez świadomości i wskutek lęków i innych procesów mentalnych całą energię oddaje komuś innemu, popatrz, ile teraz ludzi kupuje napoje energetyczne, kupują inne rzeczy, ciągle nie macie w ciałach tutaj energii. Ale te napoje nic nie dają tak naprawdę, dosłownie działają kilkanaście minut. Trzeba zwrócić uwagę na pewnego rodzaju higienę duszy, higienę umysłu. Faktycznie te czakry umożliwiają to, o czym mówisz w pewnym sensie, ale nie są one do końca narzędziem zniewolenia, tak jak to użyłeś. Mhm. Natomiast kluczowym czynnikiem, który tu się używa, jest wasz umysł. To on może być narzędziem zniewolenia lub kluczem, takim wytrychem do furtki uwalniającej was, ponieważ to on jest jakby operatorem tego, możemy powiedzieć, lasera, który nakierunkowuje tą energię na dany przedmiot. Ale bardzo często to się dzieje nieświadomie, dlatego twoja praca i te wszystkie spotkania i inni wam podobni jest bardzo cenna i uwalniająca. Na ten moment przy tych wibracjach Matki Ziemi jeszcze nie dacie rady żyć w ciałach fizycznych bez czakr. Przy czym chcemy też zauważyć, że istotnie zwiększa się tutaj rola serca, o czym Daniel mówił, i poniekąd jego taką drogą jest mówienie i praca z sercem, do czego jako mężczyzna się wstydzi przyznać do dzisiaj jeszcze sam przed sobą. Ale mamy tutaj na myśli takie głębokie, współodczuwające serce. Wiesz, Bolesławie, nie chodzi o takie ubolewanie w kościele, bo to jest znowu ściąganie w ciemność. Wy czując sercem, nie możecie jednak wyłączać waszego rozumu. Jako istoty jesteście bardzo złożeni i widzimy
co obserwujemy ze zdumieniem, że wielu ludzi rozwijając się duchowo wpada znowu w jakieś fobie i znowu są niewolnikami własnych przekonań. Jedni zaniedbują ciało, inni przechodzą na konkretną dietę, inni chcą mieć tylko i wyłącznie pustkę w umyśle i zero myśli. Jak przejdzie im jakaś myśl przez umysł, która nie jest ich, czy która nie jest pożądana, to są cali w strachu lub są źli na siebie. A takim prawdziwym mistrzostwem, które możecie tutaj osiągnąć, jest zharmonizowanie wszystkich aspektów waszych jako istoty tak, aby żaden nie czuł się jakiś ciemiężony czy niedoceniany. One wszystkie naprawdę, Bolesławie, te aspekty was jako istot mogą współistnieć, jeżeli jest świadomość i między nimi wcale nie musi być walki ani konkurencji. To tylko ci zarządcy rzeczywistości wpajają wam, że konkurencja i walka są niezbędne. Podczas gdy spotkałeś się na pewno z terminem, Daniel kiedyś dostał też taki przekaz w nocy, jak się obudził, do jego umysłu włożono myśl w języku angielskim i się jej przeraził, ale znasz pewnie słowo synergia. Tak. Dostał wtedy to powiedziane po angielsku na wiele lat przed tym, zanim się z tym terminem spotkał. To jest właśnie klucz do potęgi was jako istot tutaj na Ziemi. Synergia wszystkich waszych aspektów. I ona wtedy ta jedność tych aspektów jest o wiele potężniejsza niż rozumowo byście obliczyli, powiedzmy, matematyczną ich sumę, prawda? To rośnie wykładniczo do kwadratu i jeszcze bardziej. To nie jest przykładowo, że macie 5 aspektów, dodacie je, to wasza siła jest 5. Jeżeli one wszystkie są w odpowiednim balansie, to ich siła jest o wiele, wiele, wiele potężniejsza. To jest ta synergia właśnie, to jest ten potencjał wynikający z harmonii. Tak, rozumiem. Nie chcę być, bo to dość niezręcznie może zabrzmieć. Ten dzisiejszy przekaz dla mojego mózgu dlatego jest tak potężny i będę to musiał jakoś tam przerobić po ziemsku, po mojemu. Także z bólem serca chciałbym to jakby może zakończyć tą część sesji. Za chwilę będę chciał coś dla ciała, dla przyjemności zrobić z Danielem. No, po prostu chodzi o powędrowanie sobie po jakimś tak planetach, w celach turystycznych, tak powiem. A na ten moment bym wam bardzo podziękował. Jednocześnie chciałem się wprosić na następną sesję. I w związku z tym mam takie pytanie. Czy będzie korzystne, fajne, jeśli sesję z Danielem zrobię w gronie tych moich tutaj, co przyjeżdżają, żeby to było dla nich takie, no takie budujące, że tak powiem. Czy to jest wskazane? Jeżeli mówisz o istotach, o które przedtem tutaj pytałeś, o ten krąg osób, jeżeli ich umysły potrzebują tego, to nie widzimy przeciwwskazań i chcemy powiedzieć odwrotnie, że to my się tu wprosimy z miłą chęcią do ciebie. Przy czym nie wiemy, czy będzie nas dalej piątka i czy będziemy w takim samym składzie, ale myślimy, że to nie ma dla ciebie problemu, ponieważ w pewnych sytuacjach jesteśmy jednym. To ciężko jest wam zrozumieć tutaj, ale... A widzimy też, że Daniel dostaje pewnego rodzaju blackoutu w głowie, robi mu się czarno przed oczami i powoli słabo oddycha, więc też nie chcemy jego ciała nadużywać. Dla nas to dosłownie mgnienie oka minęło, a u was tu się może okazać, że 2 godzinki, także... No dobrze, to ja dziękuję i jeśli to jakiekolwiek znaczenie ma dla was, to najbliższe spotkanie tu u mnie odbędzie się na początku października, pierwszą sobotę października i wtedy zaproszę Daniela tutaj na wspólną taką publiczną, ale w ścisłym gronie sesję. Będziesz mu musiał przypomnieć po wyjściu z tego stanu, żeby załatwić sobie wolny na ten dzień, ponieważ jesteście tutaj zobligowani do wykonywania pewnych prac na Ziemi, więc... Jasne, na pewno przypomnę, bo to jest nagrane, mam nadzieję, że się nagrywa. Bo szkoda by było utracić taki materiał. Dobra, dziękuję wam i do usłyszenia.
My też dziękujemy i nie wątp w to, co robisz, bo będąc istotą w ciele, które miało dość dużo ograniczeń w życiu, przezwyciężyłeś je i wiesz o tym dobrze. Robisz wspaniałe rzeczy i podziwiamy Cię za to. Dziękuję. Dziękujemy Ci również. Dobrze. Ale teraz Ci zrobię prysznic energetyczny, żebyś się poczuł jak młody Bóg. Ale mi duszno, jaki zużyty się czuję, powiem Ci. Nastaw się na odbiór energii. Nastaw się. Już zaczyna płynąć energia. Już mi leci przez ręce. Oczywiście to nie jest moja bioenergia, moja to jest kosmiczna, boska energia. O, w głowie już jest lekko. No widzisz. Oj, bierzesz. Bierzesz. W klatce piersiowej jest największe zapadlisko energii. Walisz. To znaczy, bierzesz jak smok ciągniesz. Tylko się nie opij, nie zostań rausza. Będziesz wiedział, kiedy jest dosyć, powiesz mi, żeby było dosyć. No to i to tak, automatycznie. Ale ona pewnie przestanie płynąć w tym oczywiście momencie. Oczywiście, chciałem powiedzieć, że oni tam przeczuwają nad tym, że to nie ma problemu. W każdym bądź razie teraz korzystaj, bo jest potrzeba i jest okazja. I znowu mi powiedz, jaki kolor w tej chwili leci, bo to wiesz, w zależności od tego, jaki rodzaj energii jest potrzebny, to ona ma taki, a nie inny kolor. I z ciekawości pytam, jaki to jest kolor w tej chwili. Czekaj, na ten moment mam problem z jej zobaczeniem. No. Chociaż widzę, że ona się wokół mojego ciała lokuje gdzieś na dystansie 15 cm od ciała fizycznego, jak taka biała powłoka się robi, ale. Mhm. Czyli to jakby bezkolorowa, tak? No ale świecąca zarazem tym tą bielą. Płynie ten, ja ją czuję. Całe ręce mam. Całe dłonie walą. No już bym powiedział, że jest 80%. Jeszcze dosłownie. Dociągniemy do optymalnej wielkości. O, już krążenie też wraca, bo już mnie zaczynało odcinać na pewien moment. A to nie wiem czemu, bo tylko leżę w sumie. To jednak jest wielki wydatek energetyczny. Wszystko wraca do normy. Wszystkie komórki, wszystkie organy nabierają normalnego, wzorcowego rytmu. O, żołądek czuje głód, to już znaczy, że żyje. Komórki się zaczynają trząść tak delikatnie, także z 95% już prawie dosłownie, z pół minutki. Dobrze. Fajnie. Bo ty się nie zużywasz, bo to płynie przez ciebie. To nie jest moje. To jest z wyższej instancji, że tak powiem. No to już by było. No świetnie, dziękujemy. Ja teraz zapraszam Cię na wycieczkę. O, to była wycieczka, z której nic nie pamiętam teraz, ale... Co się wszystko przypomni. Poprzeglądamy to tam. A teraz chcę zrobić wycieczkę taką bardziej dla przyjemności, dla rozwoju, ciekawości. Czy jest jakiś problem, jeśli chodzi o problemy kosmiczne? Gdzie byś chciał być? Na Księżycu, na Marsie, czy gdzie? Co jest dla Ciebie większą atrakcją? I bardziej się ciekawi. Powiem Ci, od zawsze mnie ciekawił Księżyc, aczkolwiek na ten moment bym tam nie chciał być. No to nie lecimy na Księżyc, to nie lecimy. Ja powiem Ci, chciałbym być w pewnych miejscach na Ziemi, gdzie pewnie fizycznie nie będzie mi dane być. Proszę bardzo. Piękne, starożytne miasta na Ameryce Południowej od zawsze fascynowały mnie tutaj. Wymień to miasto, jeśli znasz nazwy, a jeśli nie, to zdamy się na przewodnika od tych spraw, bo przewodników jest mnóstwo. Miasto, o ile dobrze, Tihuanaco. No proszę, policz od czego jednego i już tam będziesz. Uwaga, 3, 2, 1 i już. No opisuj, co tam się dzieje u nich teraz. Kurczę, jakieś podziemia wpadło mi, trochę tu ciemno jest. No to ja Ci zapalam światło. Raz, dwa, trzy i już światło jest zapalone i widzisz teraz wyraźnie. Ciekawe, bo jestem tutaj sam, tak jakbym tam był jakoś troszkę nieproszenie, ale to nic, jest bezpiecznie, to jest dobrze. Pamiętaj, że jesteś bezpieczny, jesteś niewidoczny dla nich,
Natomiast tych wszystkich i całe otoczenie i ludzi, istoty, jeśli tam jakieś są, widzisz. Ale ty dla nich jesteś niewidoczny, jesteś całkowicie bezpieczny. No i opowiadaj. Są to podziemia, ale nie wygląda mi to na raczej na gołobowiec. Jest to sala, która jest stosunkowo ciasna, ale jej ściany i te... To jest tak jakby w ogóle to było zabudowane w jakiejś wielkiej jaskini. Może się mylę, ale są kolumny podpierające to sklepienie i są bloki, które są obrabiane przez ludzi, bądź przez inne istoty. Natomiast... Ja ci pomogę w ten sposób, że spróbujemy i dowiemy się, w jakim przedziale czasowym, w jakim okresie w tej chwili się znajdujesz, bo to nie musi być współczesność, to może być inne. I rozjaśnia się twój umysł i wiesz, w jakim okresie historycznym to się znajduje i co, do czego jest przeznaczone to podziemie, to pomieszczenie, co to jest. Rozumiesz to wszystko, wiesz na ten temat wszystko, co jest do tego. I mów, co ci przychodzi do głowy, jakie informacje napływają, kto to wybudował, w jakim celu. To miejsce jest miejscem kontemplacji i wyciszenia. Wiesz, jeżeli umysł uwolni się od lęków, tak, to przebywanie w ciemności może też być bardzo korzystne, tak naprawdę, dla istoty ludzkiej, ale... Tak. I tu jest właśnie ciemno, to jest pod ziemią, ponieważ teraz się rozświetliło na twoje żądanie, tak, to widzę, że te wszystkie potężne kolumny, tak, one są po lewej i po prawej, ja stoję między nimi, tak, no mają gdzieś taki rozstaw może 6-7 metrów między nimi, także to pomieszczenie jest stosunkowo wąskie, długie na kilkanaście. A na samym końcu przede mną, bo ja jestem w połowie, za mną mam wejście, a przede mną jest, tak, jest coś, czego nie do końca umiem opisać, ale nie jest to żaden sarkofag, ale jakiś na ten moment bym powiedział wielki kamienny kloc, na którym jest pełno jakichś takich płaskorzeźb, reliefów, jakichś inskrypcji, ale raczej nie ma tam pisma, a powiedzmy są historie obrazkowe. Mm-hmm. Sceny są tam. Dobrze, podchodzisz bliżej i opisz mi te obrazki i te historie. Zrozumiesz, co te obrazki przedstawiają i jakie mają znaczenie, jakie miały w momencie tworzenia i co my dla nas teraz, ludzi, możemy z tego odczytać i skorzystać. Już napłynęła do twojej głowy ta wiedza na ten temat. Te postacie, które tam są stosunkowo zabawne, bo dzisiaj tak nikt nie rysuje ani nie rzeźbi, bo cechami charakterystycznymi są na przykład zęby, oczy albo uszy, one są takie w pewien sposób uwydatnione, można by powiedzieć, prawda? Tak jakby, wiesz, jak karykatury dziś się robi, prawda? Coś troszeczkę w tą stronę i one siedzą w takich różnych dziwnych pozycjach, bym to powiedział, z punktu widzenia ziemskiego. I kogo przedstawiają? Gdzieś tam wybałuszają oczy, szczerzą zęby. No takie to śmieszne jest w sumie, jak tak sobie przy tym stoję, bo... A właśnie nie wiem, czy one są personifikacją jakichś istotnie z tej ziemi, czy to są szamani poprzebierani. Nie jestem w stanie tego na ten moment stwierdzić. No normalnie mam głowę, ręce, nogi jak ludzie. Tak. Ale... Chociaż całe te sceny na górze i na dole otacza taki pasm, takie pasy czegoś, co może jest pismem pewnego rodzaju, bądź jakimś takim szlaczkiem. Nie umiem tego zidentyfikować, a scena jest w środku. Tak byś miał klatki z filmu, to w środku jest scena, a u góry po tych obrzeżach tam coś sobie przebiega dookoła. Moje pytanie jest takie, czy to jest w Ameryce? Tak, wygląda mi to na kultury... jakieś preinkaskie, jak to tutaj nazywamy teraz. W każdym razie jest to bardzo stare i jest to potężne. W ogóle nie wiem, kto to tu przyniósł, bo ta sala, to wejście za nami jest dużo węższe i nie pozwalało nam włożenie tego kloca wielkiego tam, więc... To mogło być w odwrotnej, że najpierw był kloc, a później dopiero zostało to obudowane, ale to jest jakby może w tej chwili mniej ważne. Ja teraz cię przeniosę
czasie do momentu, jak to powstawało. Powstawał projekt i ten ktoś, który to projektował i później zlecił wykonanie, miał jakiś cel. Będziesz mógł zobaczyć tego kogoś lub grupę osób, które nad tym pracowały, najpierw intelektualnie, a później. Ja policzę od 5 do 1 i przeniesie się w czasie do momentu powstawania zamysłu i początku budowy. Od 5 do 1. 5, 4, 3, 2, 1 i już. I teraz widzisz tych ludzi, oni ciebie nie widzą, natomiast ty ich widzisz. O kurczę. No. To wychodzi na to, że w czasie tego odliczania to dosłownie mnie wywaliło z ziemi, w jakiejś przestrzeni się znalazłem, poza ziemią. No. I tam coś ma miejsce, to projektowanie całe. No proszę bardzo, no to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Wiesz co, widzę? Rodzaj jakby takiego wielkiego monitora, on jest na całą ścianę, powiedzmy, jak wyświetlacz taki czarny. Tak. A na nim są te budowle, ale nie wiem, czy to jest ta sama budowla dokładnie, w której jestem, ale te budowle tam, z tej kultury, z tego miejsca, tak. One są jak takie hologramy. Ten ekran wyświetlacz jest czarny, a one są z białych linii, ale tak jakby rozłożone na wiele warstw i rozciągnięte. Dzisiaj nieco podobnie jak już są projekty wykonawcze, czasami jak budynek ma wiele pięter, to tak można porównać do takiego tortu, przy czym tutaj każde piętro jest rozłożone na mnóstwo detali i nie rozumiem tego, bo wniosek z tego, że nic nie jest przypadkowe i wszystko ma znaczenie i to się potem łączy w całości i obraca się, pokazując mi się ze wszystkich stron, tak jakby na życzenie ktoś to wyświetlał, ale nie wiem kto. To ja proszę teraz, proszę, no bo trudno rozkazywać, proszę tych projektantów, żebyś zobaczył i zrozumiał, co oni ci pokazują i co to, jakie to ma znaczenie dla nas. Już. Czy to są istoty ludzkie, czy może inne, nieludzkie, z wyższych wymiarów projektują coś? Znaczy jest problem, bo oni się jakby przede mną kryją, schowali i nie mam pozwolenia na to, tylko to ewidentnie nie jest na ziemi, ponieważ ta technologia, przecież nie było wtedy takich wyświetlaczy i takich pomieszczeń, nawet dziś chyba w żadnym filmie takiego czegoś nie widziałem i tu jakby odbiór jest jednoznaczny, natomiast nie mogę ich opisać, ponieważ pochowali się, no i zostałem tam sam. To może jest dozwolone, ażeby zrozumieć, po co oni to zrobili, po co to zaprojektowali i ktoś to później wykonał. Czy to było przeznaczone w jakiś sposób dla ludzi ziemskich, dla nas? Tak. Ja będę mówił, ale czy mógłbyś mi troszkę energii dodać na serce w tym momencie? Jasne. Podkręcam cię. No właśnie, bo coś zaczęło spadać. Podkręcam cię wibracyjnie. Dodatkowo. To, co miało miejsce na samym końcu, zanim te cywilizacje upadły, to nie było zamierzeniem. Tak. Ponieważ na końcu miały miejsce sytuacje, które niejako zakotwiczyły tutaj tą epokę ciemności, tą Kaliugę. Tam było mnóstwo cierpienia, rytuałów, ofiar, ale to nie jest to, co było pierwotnym zamierzeniem tych budowli. Tak. Pierwotnym zamierzeniem było takiego pewnego rodzaju przypieczętowanie jakiegoś przymierza, ale nie rozumiem, o co chodzi, czy może bardziej kontaktu z tymi, którzy przybyli, żeby to zostało na taką wieczystą pamiątkę, chociaż wiemy, że nic nie jest wieczne, ale naprawdę dla kolejnych cywilizacji, dla potomnych. I te miejsca energetycznie były zaprojektowane wręcz idealnie, ale to, co się później tam zadziało, to wszystko zniweczyło. Gdy ludzie zostali zostawieni sami sobie, to zaczęła się potem gra ich ego, dominacja i tak dalej. Wiesz, to są początki, gdy powstawały te cywilizacje na wszystkich kontynentach i ludzie po raz pierwszy zostali w historii, ludzie jako wasza cywilizacja, nie mówimy o poprzednich, zebrani w tak dużych grupach i w tak dużych skupiskach. Nie było tak dużych miast,
które by miały kilkanaście, nawet tysięcy ludzi na tamte czasy. Dzisiaj to nie robi nawet wrażenia, ale wtedy to było bardzo dużo i gdy oni zostali skupieni, to były potrzebne istoty o naprawdę bardzo dużej świadomości, żeby mogły nad tym zapanować, prawda, nad tymi dość pierwotnymi ludźmi, a jednocześnie przekazać zaawansowaną wiedzę. I jak te istoty odeszły, no to niestety to w dużej mierze wszystko upadło. Ale te istoty też musiały odejść, ale nie wiem czemu. A czy powrócą? W jakimś celu? Pojedyncze cały czas powracają, monitorują i przemieszczają się w statkach, ale na ten moment, w tym punkcie, w którym się znajduje ludzkość, to za wcześnie. Nie jest to wskazane, aby którekolwiek z istot powracały, które kiedyś tu tworzyły cywilizację. I a czy my ludzie jako gatunek odkryjemy tam to właśnie, co obserwujesz? Co tam jest gdzieś zrobione? No właśnie, nie ma tam ludzi, ale nie mogę tego zobaczyć z nadziemi, bo... Ale to zobaczysz! Bo jestem ciągle jeszcze przy tych makietach cyfrowych. Ja teraz policzę od 5 do 1, a ty wyjdziesz prosto pionowo do góry, nad powierzchnię, na widok, i z góry, z wysokości powiedzmy około 50 metrów, będziesz obserwował w dół, gdzie to jest i jak to jest usytuowane. Uwaga, policzę, jak powiedziałem, od 1 do 5. Tak. 1, 2, 3, 4 i 5. Wynurzyłeś się nad powierzchnię. O, ale duże to jest, aż miałem ochotę zapnąć. No i opisz to teraz, jak to wygląda od góry. To jest ciekawe, bo to kojarzysz te piramidy z Ameryki Południowej, ale tak. Większość ich jest taka łagodna. Ta jest strasznie stroma, bardzo stroma jest, co mnie aż dziwi, mimo to jest pokryta schodami aż do samej góry. Czyli, tam czyli to jest ta schodkowa na Jukatanie, tam w Meksyku? Nie są to te, które są teraz znane powszechnie. Aha. I ona nie jest bardzo duża. Z tego co widzę, to kiedyś jacyś lotnicy ją widzieli, ale tam jak samolotami latali, ale teraz tam nic się nie dzieje. To nie jest raczej zwiedzane ani nic. Dobra, podnoszę cię teraz jeszcze wyżej, także panoramę zobaczysz szerszą. I zlokalizujesz to tak jakby na mapie, gdzie to się znajduje. Uwaga, do góry się podniesiesz na odpowiednią, nie określam jaką, ale odpowiednią wysokość, żeby ogarnąć to w większej perspektywie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, już. I patrzysz jeszcze, i rozgląda się dookoła. O, kurczę, przesadziłem, bo widzę teraz Ziemię jak cały globus, to będzie problem, za wysoko jest. No to zniżasz się na odpowiednią wysokość, żebyś to mógł zobaczyć. Dobra, już jest lepiej. No tak, tylko nie mam tutaj nałożonej mapy z państwami, a z geografią kiepsko jest, kurczę. A to ja ci teraz nakładam mapę na mapę. Rzeczywistość nakładam na mapę fizyczną. Raz, dwa, trzy i już to widzisz teraz. I mów, gdzie to jest. Wychodzi na to, że to jest rejon prawdopodobnie chyba w Boliwii, to będzie. Czyli jest... Ameryka Południowa, północna część, tak? Tak, tak, dokładnie. W tamtej stronie to jest, tylko jakby ta mapa była pusta, to był problem. Dużo mgieł nad tym miejscem jest, tak ogólnie patrząc z mgły. Wygląda to z mgły, bo jest gdzieś dużo wody w pobliżu i jest ciepło, tak? Tak, tak, ten klimat wilgotny to powoduje takie białe, gęste. No to wody. Teraz zakładasz odpowiedni przyrząd na oczy, także ta mgła ci nie przeszkadza, żeby to widzieć dokładnie. Już. No jest problem, bo coś mi z tamtego miejsca wywaliło i się inne rzeczy pokazują, kurczę. Zawsze możemy wrócić do tego miejsca, ale jeśli cię zainteresowało coś innego... Nie wiem, czy może nie czas o tym mówić, ciężko powiedzieć.
No to ta informacja napływa do ciebie, informacja, czy to jest wskazana, żeby teraz o tym, żeby to penetrować, sprawdzać i tak dalej. Bo jeśli z jakichś tam powodów dla mnie, powiedzmy, mało tego jest niewskazana, no to sobie odpuścimy. Nie będziemy się na siłę włamywać do ich umysłów, ani do tego. Ale to by było fajnie wiedzieć, bo to ciekawostka, nic się nie stanie z tego powodu, ponieważ mamy za małą moc, żeby coś w jakiś sposób wykorzystać, tą wiedzę, którą ewentualnie zdobędziemy. No ale to miejsce dalej nie wraca, nie wiem czemu. Chcesz wrócić do tego miejsca, żeby to z tego zbadać bliżej? Dziwne są te wizje, co teraz się pokazują. No to gadaj o nich. Może to ma związek. Nie wiem, no raczej nie, bo pokazuje mi się różnego rodzaju monumentalne katedry z całego świata i Watykan, i to jest dziwne właśnie. O, to może być jednak wbrew pozorom powiązane, bo to są, tam to był może jakiś rodzaj miejsce kultu i te katedry też rodzaj miejsca kultu i może na tym polega. No wiesz, jeżeli mówię o miejscach kultu, to na pewno wspólne będzie to, że zbiorowa energia umysłów tam była gromadzona i gdzieś szła. Natomiast nie wiem, czy to można wiązać bezpośrednio z tą samą cywilizacją, czy z tym samym celem, któremu to służyło. Bo tamto jednak jest prastare. Tak mi się wydaje, na początku miałem informację 8600 lat, ale to teraz nie wiem, czy to rzeczywiście tyle możemy mieć. A te katedry to jednak mają dużo mniej. Dużo mniej. Kilkaset lat. Ale ciągle mi się ich wieże pokazują i te szczytowe partie i się zastanawiam, o co chodzi, czy o jakąś kumulację energii w tych iglicach tam, w tych wieżach, czy o co chodzi, bo... Wszystko możliwe. Bo jak to widzę teraz, to one się zawsze znajdują nad ołtarzami, bądź nad jakimiś bocznymi nawami, gdzie wierni tam klęczą, czy coś robią i to kurczę tak jakby zsie do góry tam tą energię, to jest ciekawe. Ja chcę, żebyś dostał informację teraz, czy... Jakiś ciężki temat wychodzi, bym powiedział. Dobrze, czy te katedry, które były budowane, powiedzmy, w średniowieczu, były już w samym zamyśle tak budowane, żeby właśnie ich te szczyty, te wieże miały tą funkcję anten? Ja ci coś muszę powiedzieć, nie wiem, czy cię to przerazi, ale ty o tym wiesz, ale dla ludzi, żeby to poszło. Te katedry, które miały największe funkcje spełnić i architektonicznie patrząc, miały największe możliwości zasysania energii, one były zbudowane na miejscach dawnych kultów Matki Ziemi bądź na naturalnych miejscach mocy. To na pewno wiesz i większość swoich widzów wie. Ale istotne tu jest, bo ta energia Matki Ziemi płynie ciągle, prawda? Ona się nie kończy, choć oczywiście pewne czakramy się zamykają, a w innych miejscach Ziemi otwierają, ponieważ musi być harmonia w przepływie energii, żeby nie było eksplozji. Natomiast zwróć uwagę na jedną rzecz. To, co na nich zbudowano, to samo z siebie jakby też mogło skupiać tą energię pozytywną. Ale istoty, które potrzebują tutaj energii tej ciemnej, umieszczając w środku tych katedr ludzi, którym do umysłów pewne rzeczy się wtłacza i oni klepią jakieś tam intencje, poddają się jakimś rytuałom, ta masa ludzka tych umysłów działa jak, pomijając, że sami też generują energię, która idzie do tych iglic, to ta masa ludzka działa jak pewnego rodzaju soczewka na to promieniowanie Matki Ziemi, ale jak ciemna soczewka. Ta masa tych umysłów ludzkich tą energię z Ziemi przepuszcza przez siebie i z energii światła zmienia w energię ciemności. To jest potężne działanie, ono nawet nie jest podwójne, a zwielokrotnione i czas zacząć o tym mówić. To nie jest tylko dzisiaj, w dzisiejszych miejscach kultu wszelkiej maści, to które są przypadkowo posadawiane, choć takich jest mało, to rzeczywiście działa tylko energia ludzkich umysłów, ale w takich miejscach to propagowane tam kulty cierpienia są soczewką z ciemnego szkła dla tej energii życia i w ten sposób ta energia przepuszczona przez te umysły ludzkie, przez ich ciała, może być konsumowana i pochłonięta przez istoty z ciemnej strony wszechświata. Ta silna energia żywa, ziemska, nie do końca im służy, wiesz? One trochę cierpią, będąc w jej polu. Ona jest przejawem takiej żywotności i tych wysokich wibracji, których oni chcą uniknąć i od których chcą ziemię odciągnąć. No, ale muszą też z czegoś tutaj żyć, prawda? No jasne.
Dobra, to jest ciężki temat i może w tej chwili sobie podarujemy. Ale wszystko to tu jest otoczone jakąś czarną energią, taką pochłaniającą, kurczę, nie ciekawie tu jest w ogóle. No właśnie, tam. Podziękujemy sobie za ten horror. Nie przywiązujemy do tego wagi. Przenoszę cię teraz całkiem świadomie na łono natury, tam gdzie lubisz być. Powiedzmy, że ja cię teraz wsadzam pod wodospad, który jest wodospadem energetyzującym. Razem z wodą spływa energia, która rozświetla twój umysł, rozświetla twoje ciało, powoduje, że czujesz się fantastycznie. Jesteś napełniony radością i miłością, zrozumieniem życia, zrozumieniem sytuacji. Wiesz, że wszystko, co się dzieje, jest celowe i w sumie dobre dla nas, dla ludzi, dla ciebie. I z tą myślą, i z tym przeświadczeniem, i z tą pamięcią, za chwilę wyprowadzę cię z transu, a ty zachowasz fantastyczne wspomnienia, fantastyczne samopoczucie i będziesz pamiętał wszystko, co było w ciągu całego, wszystkich tych części naszego seansu. Policzę od 1 do 5. Jak powiem 5, otworzysz oczy. I zaczynam. No to dobrze, to pakujemy manatki. No, 1, 2. I wraca świadomość miejsca i czasu. Wiesz, gdzie jesteś, co się działo. 3. Twoje ciało pracuje fantastycznie, fantastycznie. 4. Psychika działa też bardzo dobrze. Zadowolenie i szczęście i radość pozostają. 5. Witamy. No kurczę, serce mam jak dzwon. Nie chcę mówić, że Zygmunta, bo przetopili, nie? Ale... Co przetopili? No, dzwon Zygmunta kiedyś przetopili do serca i jego kawałek dali do Donowego, bo ono tam pękło jakieś kilkanaście lat. A tak, spadło i gdzie? Czy tam coś, to mówię, że jak dzwon, ale nie Zygmunta. Tak. Ojejku. Jak szanowny współpracownik się czuje. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że bardzo dobrze. Aż sobie chyba szyję nastawiłem przypadkiem, bo coś szczeliło. No. Mam wrażenie, jakbym minutę temu się położył. No to jest typowy objaw, tak, typowy objaw. My jesteśmy na kamerze jeszcze, nie? Tak, tak, już to wyłącz. Ale nie, no tylko się pytam, bo już. Tak, zapomniałem wyłączyć. O Jezu. Ojejku, to wszędzie będzie autentycznie, co tam będziemy się przejmować.